Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, no znów przejdziemy sobie do grzechu pytająco do pana Rafała, ponieważ dalej uskutecznia swoje fanaberie. Panie Rafale, ja panu tego pytania nie odpuszczę. Jak sąd przedstawiony przez świętego Pawła w 3 rozdziale 1 listu do Koryntian, poniesienie szkody ma się do darmowego wejścia do Królestwa Niebieskiego. Mówisz, że wchodzicie za darmo, że wszystko macie za darmo, wchodzicie za darmo. To dlaczego dzieło wierzącego jest poddawane próbie ognia? Dlaczego niektórzy ocaleją jakby przez ogień i poniosą szkodę? Gdzie tu masz za darmo? Rafałku, czy ty jesteś ślepy? Jest sąd, jest próba. Jest to dzień pański, a więc dzień sądu, Rafałku, a nie jakaś ofiara, którą żeś se tu przykleił. Gdzie tu masz miejsce ofierze? Pokazuję ci, o co tu chodzi. Tu jest o dzień sądu i o ogień Boży, który będzie doświadczał. To jest ogień sprawiedliwości. Rozumiesz? Sprawiedliwy sąd Boży, a nie ofiara Chrystusa na krzyżu. Pokaż mi, gdzie tu jest ofiara Chrystusa na krzyżu. A nawet jeśli tu se przyklejasz ofiarę, to ofiara Chrystusa na krzyżu przynosi szkodę, tak? Tak? Więc po prostu, Rafałku, jesteś ślepym zwodzicielem. Zwodzisz siebie najpierw i innych. Teraz przejdźmy sobie do wpisu o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, bo Rafałek po prostu jest taki, że on nie potrafi wziąć byka za rogi, on nie potrafi wziąć wersetów, które mu się pokazuje, tylko leje wodę ogólnikowo, jak mu pasuje. I tak do listu do Hebrajczyków odnosi się tak. Hebrajczyków 10 mówi o ludziach, którzy doświadczyli tylko działania Ducha Świętego, jednak nigdy nie narodzili się z Boga. Ich duch nadal jest martwy. Można chodzić za Jezusem, ale dla chleba jedynie. Jest to smutne, ale prawdziwe. Autor Hebrajczyków mówi o takich ludziach i nadaje ton do Kościoła, aby takim ponownie mówić Ewangelię, ponieważ odrzucają krzyż Jezusa. To jeśli ktoś odrzuca Ewangelię, nie oznacza, aby jej powtórnie nie głosić. Do takich ludzi mamy mieć stosunek jak do niewierzących, czyli ich kochać. Miłość do nich przejawia się w zwiastowaniu im jeszcze raz Ewangelii. Panie Rafale, czy o tak se lejesz wodę ogólnie, że Hebrajczyków, tak tacy wierzący, ale niewierzący? Panie Rafale, ja chcę, żebyś złapał byka za rogi i mi powiedzieć, czy wiersz 29, 10 rozdział. Pomyślcie, o ileż surowszej kary stanie się winien ten, kto by podeptał Syna Bożego i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i obelżywie zachował się wobec Ducha łaski. Czy niewierzący może być uświęcony krwią przymierza? A jeśli został uświęcony krwią przymierza, to co, był tak niewierzący, że uwierzył, ale źle uwierzył, a krew przymierza go uświęciła, ale tak go uświęciła, że był niewierzący, tak? Tu mi masz odpowiedzieć. Tu masz mi odpowiedzieć. Został uświęcony krwią przymierza. Czy niewierzący został krwią uświęcony? Czy ci, którzy idą z fałszywych pobudek za Chrystusem, dostąpili uświęcenia krwią przymierza? Czy nie? Rafałku, kolejny fragment, bo tutaj se lejesz tak generalnie wodę, ja ci pokazuję, że chodzi o wierzących. Efezjan. Czy nie można, żeby nie zasmucać Ducha Świętego? Jeszcze raz ci to powtarzam i oczekuję odpowiedzi. Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani. Czy niewierzący, Rafałku, może być opieczętowany Duchem Świętym? Czy opieczętowanie Duchem Świętym może doznać niewierzący, Rafałku? Efezjan, rozdział pierwszy, pisze o chwale Efezjan, że są w chwale, tak? Rozdział pierwszy. I do tych samych Efezjan pisze, żeby nie zasmucali Ducha Świętego, tak? A więc co, są tacy wierzący, że są niewierzący, tak? Są tacy niewierzący, ale są w chwale, tak? Więc proszę tutaj mi odpowiadać, a nie lać generalnie wodę.
Kolejne pytanie. Proszę pokazać w Dziejach Apostolskich, że Ananiasz i Safira byli niewierzący. Proszę to wykazać. Bo rzucasz se hasła, ale nie potrafisz wziąć byka za rogi. Nie potrafisz wyjaśnić tego, co się do ciebie czyta. Bo jesteś ślepy. Zaślepiony i zaślepiasz innych. Pozdrawiam.